Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Wita Was Marzena Śmigielska. Pewnie słyszeliście modne ostatnio pojęcie work-life balance. Gdy ja usłyszałam je po raz pierwszy, szybko je sobie przetłumaczyłam i zastanawiałam się, o co tyle krzyku. Prawdą jest, że też nigdy nie byłam tak zwanym korpolutkiem i nie znałam realiów takiej pracy. Gdy zaczęłam zgłębiać temat, pojęcie to okazało się bardzo stare. Otóż problem z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem i pracą znane było już na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Wtedy to w USA zauważono pierwsze objawy niezachowania work-life balansu w postaci pracoholizmu i wypalenia zawodowego. Czym to jest spowodowane? No cóż, ludzie zawsze gonili za pieniędzmi i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie zapominali o priorytetach. Nawet jeśli satysfakcjonuje Cię praca i masz ochotę być najlepszym pracownikiem miesiąca, nie powinieneś zapominać, że oprócz pracy jest jeszcze życie prywatne. Nadmiar godzin, projekty, natłok obowiązków, narady, zebrania, spotkania z klientami, delegacje i goście w firmie to nie powód, żeby zapominać, że ma się dom i dzieci. Do tego niekończące się rozmowy przez telefon, podczas których dalej jesteś obecny w domu tylko fizycznie. Do czego to doprowadza? Rodzina najpierw je samotne posiłki, potem współmałżonek samotnie uczestniczy w spotkaniach rodzinnych, a na koniec dzieci dopytują, kiedy tata lub mama będzie w domu. Brak rozmów i możliwości zrobienia czegokolwiek wspólnie oddala ich od siebie. A pracuś? Najpierw czuje się atakowany, potem dopada go niesamowite zmęczenie, frustracja, wypalenie, kłopoty ze zdrowiem, a na koniec rozwód. Tylko wtedy jest już za późno. Polska, jak podają najnowsze badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, EOCD, jest 7. najbardziej zapracowanym narodem z 35 państw tej grupy. Czyli bardziej stawiamy na work niż na life. A szkoda. Zachowanie tej równowagi przynosi korzyści nie tylko pracownikowi i jego rodzinie, ale też pracodawcy. Jak to zrobić? Zastosować koncepcję harmonii pomiędzy pracą i życiem. Jak dowodzą badania, nie można bowiem grubą kreską oddzielić jednego od drugiego. Czy nie zdarza Ci się bowiem czasem porozmawiać o problemach zawodowych ze swoim partnerem? A koleżanki z zabiórka nie pytasz czasem o pomysł na nową sałatkę na rodzinną imprezę? Dlatego pracodawcy idą obecnie na pewne ustępstwa, które dają wymierne korzyści. Po pierwsze, modne stało się ostatnio home office'y, czyli możliwość jednego lub dwa razy w tygodniu zdalnego pracowania z domu. Po drugie, elastyczne godziny pracy. Nie każdy chce i może każdego dnia pracować od 7 do 15. Czasem trzeba coś załatwić, pozostać z chorym dzieckiem, a na pracę poświęcić wieczorne godziny. Najważniejsze przecież, że wypełnia się swoje obowiązki. Po trzecie, imprezy integracyjne, ale ze współmałżonkami. Nie ma nic gorszego, jak ciągła nieobecność partnera w tygodniu w domu i jeszcze zabrana sobota, podczas której powinien uczestniczyć w integracyjnym evencie. Dzięki tej fuzji ludzie nie muszą wybierać pomiędzy pracą a rodziną. Po czwarte, zwierzątka w pracy. Uwierzcie mi, nic tak nie rozładuje napięć, jak mruczący na kolanach kot czy pies, który merda ogonem i cieszy się bez przerwy. No i do tego nie masz wyrzutów sumienia, że siedzi cały dzień sam w domu, a jeszcze nie daj Boże nabrudzi, a Twój współmałżonek będzie miał dodatkowy obowiązek. Po piąte, zapewnienie pracownikowi możliwości aktywności fizycznej, albo poprzez tak zwane biurowe siłownie, albo karty do klubów gimnastycznych. Po szóste, lokalizacja siedziby firmy w miejscu, które jest blisko miejsca zamieszkania. To znacznie skraca czas potrzebny na dojazd do pracy. A nikt przecież nie chce od samego rana denerwować się, stojąc godzinami w korku. Po siódme, dbanie o rozwój pracownika. Jak dowodzą ankiety zadowolenia pracowników, dla większości z nich ważna jest możliwość skorzystania z opłaconego przez firmę kursu, szkolenia czy konferencji. Dzięki temu mają oni ciągłe poczucie, że idą do przodu i nie dopada ich wypalenie. I po ósme, czas na coroczny, zasłużony urlop. Co takim podejściem zyskuje pracownik?
ma większą satysfakcję z pracy, jest bardziej produktywny, ma lepsze samopoczucie i zdrowie, jest lojalny, a przede wszystkim jest obecny w życiu rodziny. Myślę, że to ważne i trzeba nad tym pomyśleć. Pozdrawiam serdecznie, do następnej środy.